Dnia 9 czerwca 2013 roku w okolicach Berlina rozszalała się silna burza i kieruje się na południe. Uderzenie pioruna na stacji Gernshagener Heide spowodowała brak napięcia w trakcji elektrycznej w całej południowej części linii kolejowej, również w Sedinie. Pociąg regionalny RB22, który jechał z Gelm, utknął na stacji w Sedinie. Przejmij ten pociąg i poprowadź go do stacji Berlin-Schönefeld, zatrzymując się na wszystkich stacjach. Hejka wszystkim! Jako, że już dawno nie graliśmy w Train Simulator Classic, postanowiłem, że dzisiaj pojedziemy bardzo fajnym scenariuszem dołączony oryginalnie do linii kolejowej towarowy Sedin. Jedziemy spalinową lokomotywą Baureihe 232, którą musimy najpierw przygotować do drogi. Przejazd będzie bardzo interesujący, scenariusz jest bardzo ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie. Wejdźmy na pokład i przygotujmy naszą maszynę do jazdy. Lokomotywa jest kompletnie wygaszona. Musimy ją w zasadzie od podstaw przygotować i odpalić. Pierwsze co, włączmy sobie światło. Włączymy sobie również pompę paliwa. Spróbujemy ją odpalić. Od razu widać, że lokomotywa żyje. Charakterystyczny dźwięk silnika spalinowego, do tego duże chmura spalin. Będzie dobrze, o! Widać, że burza się już rozszalała na dobre. Powłączajmy resztę wentylatorów chłodzeniowych. Tutaj włączyłem do jazdy przełącznik. Włączę jeszcze przełącznik do hamowania dynamicznego. Włączmy sobie światła na jasne i włączymy sobie również światła z przodu. Nie, nie w tej pozycji. W tej. Świetnie. Okej, wycieraczki będziemy potrzebować dzisiaj koniecznie. Mamy włączone, do tego PZB. Przyznam, że już dawno w tą grę nie grałem. Może być tak, że niektóre skróty klawiszowe zapomniałem, także będzie bardzo ciekawie. PZB mamy włączone, włączamy PZB kombinacją klawiszy Ctrl i Numpad Enter. Włączymy sobie podświetlenie pulpitu, tutaj sobie za to światło zgasimy. Luzujemy hamulec i ruszamy w drogę. Dość ciemno, mamy godzinę 22:32, pada deszcz, burza się rozchulała, że ho ho. Musimy uważać, jak będziemy jechać. Znajdujemy się jeszcze na placu manewrowym w Sedinie, dlatego wolno nam jechać z maksymalną prędkością 25 km na godzinę. Wprawdzie PZP znajduje się w restrykcyjnym monitoringu na 45 km na godzinę. Szybciej nam nie wolno jechać, ale jako, że jesteśmy na manewrach, musimy wymanewrować lokomotywę, aby ją podpiąć do składu pasażerskiego. Musimy ją wymanewrować z naszego placu tutaj. Delikatnie będziemy sobie tutaj mocy dodawać.
Trochę efekty deszczu się zmieniły. Nie wiem, czy to dlatego, że renderuje grę za pomocą Vulkan. Czy coś jeszcze tutaj ten... Nie no, ale w sumie nie doinstalowywałem nic innego. Mam doinstalowany tylko RW Enhancer, który zezwala mi na renderowanie grafiki metodą Vulkan i mam zainstalowany shader, który poprawia kolory i oświetlenie. Burza nad Berlinem. Piorun strzelił w trakcję elektryczną. Nie ma totalnie napięcia. Dobrze, że jeszcze są w Sedinie składowane lokomotywy spalinowe, to chociaż można jeszcze je podpiąć pod składy pasażerskie. 2013 rok jest to rok, w którym naprawdę dużo tych lokomotyw jeszcze było w Niemczech. Mam na myśli tutaj właśnie Baureihe 232. Wtedy Ludmiła jeszcze była jedną z lokomotyw, które były naprawdę bardzo mocno eksploatowane. Trochę hamować. Hamulcem dynamicznym. Te lokomotywy po prostu były naprawdę bardzo mocno eksploatowane. Zazwyczaj w przejazdach towarowych. Ale zdarzały się przypadki, gdzie ta lokomotywa również ciągnęła sobie składy pasażerskie. Szczególnie na tych takich boczniejszych, na tych bocznych liniach kolejowych, które najczęściej nie były zelektryfikowane. Właśnie tam były używane. Dojedziemy do semafora i musimy się tutaj zatrzymać. Dyżurny ruchu musi nam wtedy powiedzieć, co mamy zrobić dalej. I zobaczymy, w którą stronę nas pokieruje. km/h, tu niby pokazuje 60, że możemy jechać, ale ja jesteśmy dalej na manewrach, także nie wolno nam szybciej niż 25 km/h jechać. Dojedziemy do semafora, który się świeci w tym momencie na czerwono. Zatrzymamy się i zobaczymy, w którą stronę nas dyżurny ruchu poprowadzi. Zacznijmy już pomału hamować. Przyznam, że fajnie jest znowu jechać w Train Simulator Classic. Ostatnio grałem tylko i wyłącznie w Train Simulator 3, ale przyznam, że te przejazdy tam... Fajna gra, ładnie graficzna, ale te przejazdy to takie trochę monotonne się zrobiły. Postanowiłem troszeczkę wrócić do starych czasów. Unser Zug ist derzeit gestorben. Ja przecież nie mamy jeszcze podpiętych tych. Dobra, mamy jechać teraz na Sedin Bahnhof Gleis 2. Się Helga obudziła. Helga, my jeszcze nie podpięliśmy pociągu pasażerskiego. Tak jest, mamy w drugą stronę jechać. Dobra, czyli zmieniamy sobie kabinę. Cak. Włączymy sobie tu oświetlenie pulpitu. Hamulec możemy już wyluzować. Trochę ciemno w tej lokomotywie. Może włączymy światło, żeby było trochę jaśniej i bardziej przejrzyście. No dobra, jedziemy na tor drugi, Sedin Bahnhof. Tam czeka na nas pociąg osobowy, który
utknął na tej stacji, my go musimy odpiąć i poprowadzić do Berlina. Jak się ta stacja nazywa? Berlin-Schönenfeld. No musiałem sobie aż na kartkę sobie zobaczyć, bo pamięć krótka, człowiek coraz starszy. Przed chwilą robiłem zapowiedź i już nie pamiętam, jak się nazywa nasza stacja końcowa. Super. Dalej jedziemy 25 km na godzinę maksymalnie. Dalej jesteśmy na manewrach, dopóki nie dojedziemy i nie podepniemy pociągu osobowego. Uwielbiam tą lokomotywę. Jedna z najfajniejszych lokomotyw, jaka w ogóle wyszła w tej grze. W niej jest wszystko idealnie. Fajnie się prowadzi, ma bardzo dobre właściwości hamowania, dźwięk silnika spalinowego. Tutaj mamy sygnał czerwony z dwoma białymi światłami. A, ta było coś jeszcze, zaraz wam powiem. Sygnał czerwony z dwoma białymi światłami jest to manewrowe zezwolenie na przejechanie semafora. O ile trzyma się guzik rozkaz 40, który zezwala mi na przejechanie czerwonego semafora, inaczej dostaje się po hamulcach. Jak widać, dawno nie jechałem, a błąd, powinienem jechać częściej. Musimy poczekać, aż wyluzuje teraz hamulec. Nawet jeżeli mamy zezwolone na przejechanie czerwonego semafora, obojętnie czy to jest sygnał zastępczy, czy to jest sygnał manewrowy, zawsze mijając czerwony semafor należy używać guzika rozkaz 40. To jest PZB, trzy guziki, potwierdzaniem uwalnianie rozkaz 40. Tym guzikiem możemy przejechać przez czerwone światło. Muszę poczekać, aż hamulec wyluzuje. Tutaj jest manometr od hamulca, bremscylinder, cylinder hamulcowy. Teraz mogę ruszyć dalej. Dzisiaj naprawdę nie rozpieszcza. Chociaż przyznam, że jak ostatnio jechałem ten scenariusz, to tych efektów nie pamiętam, żeby były te efekty błyskawic i grzmotów. Deszcz jest też troszeczkę inny. Także mi się wydaje, że jednak Vulkan polepsza naprawdę grafikę i dodaje jej pewnych uroków, których normalnie w tej grze nie ma. No, tu akurat wam nie pokażę. Deszcz słychać, ale te krople deszczu, nawet takie bardzo duże krople deszczu widać. Może jak dojedziemy tutaj do jasnego punktu, to wam pokażę. Tutaj jeszcze nas raz przerzuci. Przed nami jest pociąg towarowy, do niego się nie podczepiamy. Tutaj i teraz chyba będziemy tutaj już na stacji. Czekajcie, zobaczę sobie 0,25 km. Wyhamujmy już pomału, żeby pędem nie uderzyć zaraz w wagon sterujący. Nie chcę.
chcemy, żeby doszło do jakiegokolwiek wypadku tutaj. Tutaj jest hamulec lokomotywy. Tu jest hamulec z Polonii, hamulec dynamiczny. Hamulcem lokomotywy wyhamujemy sobie nasz pojazd. Delikatnie. Dobra, stoimy. Wychodzimy sobie z lokomotywy. Cak, cak, cak. Podpinamy wagony. A gdzie ten punkt? Tu jest. Super, wagony mamy podpięte. Przejdźmy od razu do... Ops, nie ten guzik. Przejdźmy od razu do naszej drugiej kabiny. Dobra. Zaciągnijmy hamulec zespolony, żeby nam pociąg nie uciekł. Otwórzmy drzwi dla pasażerów, żeby mogli sobie wsiąść i wysiąść. Tutaj możecie zobaczyć, jak te krople deszczu, jakie grube są i wyglądają naprawdę jak krople deszczu. Fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Poza tym udało mi się w końcu doinstalować do Vulkanu shader, żeby ta gra jeszcze ładniej wyglądała, ponieważ na początku można było... Widzieliście? Tam też pojechała 232 z pociągiem Intercity. Na czym to znaczy, co ja chciałem powiedzieć, że metoda renderowania typu Vulkan miała konflikt razem z tym z shaderem i nie można było shadera do Vulkanu doinstalować. W tym momencie mi się udało. Czemu mi pokazuje, że nie są podpięte wagony? A teraz, coś się przerwało. Uważam, te zapowiedzi są niesamowite. A teraz Helga. Flughafen Schönefeld. Faktycznie, tam jest lotnisko. Dobra, mamy lekkie opóźnienie. Spowodowane jest tym, że dostaliśmy nagłe hamowanie. Niestety jest jak jest. Te zapowiedzi są fajne. Tutaj nie wiem, czy to rewident byłby dobre określenie, ale jak podepniemy wagony, to zawsze dostajemy potwierdzenie, że tyle i tyle wagonów dostaliśmy, tyle i tyle wagonów podpięliśmy i że możemy naszą podróż kontynuować. Bardzo fajne to jest. Bardzo pomysłowe. W tym momencie nasza jazda manewrowa się skończyła. Mamy podpięty skład. My możemy się rozpędzić do naszej prędkości maksymalnej, jaka jest 120 km na godzinę. Ta lokomotywa więcej nie wyciągnie. Jedyny problem w tej lokomotywie to jednak światła z przodu są dość słabe. Może jak wyłączę tutaj oświetlenie, będzie trochę lepiej do przodu widać. No, powiedzmy. Ryk silnika. Słychać, jak turbosprężarka od razu pracuje.
deszcz, wiatr. Warunki nie są zbyt najlepsze. Ale jako, że mamy 6-osiową lokomotywę, to więc raczej nasze koła nie powinny się ślizgać. Szczególnie, że prowadzimy dość lekki skład towarowy. Ale to była właśnie wada tej lokomotywy. To jest jedyna rzecz, w której tej lokomotywie jest naprawdę bardzo złe, że tak powiem, są światła z przodu. Kiedyś nie było tej fajnej takiej technologii LED, która powodowała tym, że przy małym poborze prądu można było osiągnąć bardzo dobre oświetlenie. Kiedyś wsadzano zwykłą, najzwyklejszą żarówkę, która znajdowała się przed lustrem, reflektorem, jakby to nazwać. I to było główne oświetlenie tej lokomotywy. Czyli w skrócie do przodu nic nie było widać. Zapowiedź 70. Zapomniałem skrótów klawiszowych i przypadkiem włączyłem hamowanie awaryjne. Tutaj jest skróty klawiszowe są troszeczkę inne niż Train Sim World 3, dlatego może się zdarzyć, że będziemy mieć o wiele mocniejsze hamowanie na stacjach niż powinniśmy. Nasz następny przystanek, Miesiendorf, i właśnie na nim się zaraz zatrzymamy. Tu był powtarzacz 70. Musimy się zatrzymać przed semaforem i w peronie udało nam się. Literką T otwieramy drzwi i czekamy, aż podejmiemy pasażerów. Stare, dobre, poczciwe lokomotywy, które były do wszystkiego wykorzystywane. Dla tych lokomotyw naprawdę nie było nic, co by nie mogły uciągnąć. A jak jedna była za mało, odpinano dwie. Odjazd! Patrzymy na nasz semafor. U góry 7, co oznacza, że ten semafor możemy minąć z prędkością 70 km na godzinę. S jest to kierunek ułożenia torowiska, w tym przypadku Schönefeld. Jest to semafor wieloodcinkowy, który nam mówi, z jaką prędkością możemy tutaj jechać i jaka nas czeka. Wycieraczki też ledwie nadążają zbierać wodę. Ale przyznam, że w taką pogodę, w nocy, maszynista musi się naprawdę bardzo źle jeździć. Chociaż dzisiejsze lokomotywy, chociaż lepsze światła z przodu mają, ale kiedyś te stare lokomotywy, które miały te zwykłe żarówkowe światła z przodu, to musiała być, nie wiem, katastrofa dla maszynistów. No dzisiaj będzie ciekawie. Nagłe hamowanie spowodowane tym, że nie
Nie uszanowałem restrykcyjnego monitoringu. Szczerze mówiąc, zapomniałem o nim. Ojejku, jejku, to będzie dzisiaj jazda. Ale zanim wyluzuje hamulec, obejrzyjmy sobie lokomotywę z zewnątrz. A w środku pasażerowie, a proszę, czekają. Berlin Schönefeld Flughafen. Numer jest tylko zły, bo to miał być Regionalbahn 22, a nie Regionalny Ekspres. A, pasażerów trochę jest. Z tyłu nie ma lokomotywy, była lokomotywa elektryczna podpięta, ale zostawiliśmy ją na dworcu. Na pewno zostanie odebrana małą lokomotywą manewrową. Nie zapalę jednak światła. Bo to ciemno, ciemność, widzę ciemność. Dawaj hamulec, luzuj. Trochę nam się spieszy dzisiaj. Raptem nie grałem kilka tygodni w Train Simulator Classic i już kupę rzeczy pozapominałem. Trochę źle świadczy o mnie, szczerze mówiąc, ale nie można niczego zapamiętać, musimy, jest jak jest i tak musimy po prostu jechać. Hamulec już luzuje. Jak ten manometr opadnie na zero, będziemy mogli wyruszyć. Dobra. Ogień. Zapomniałem o restrykcyjnym monitoringu. Kurde, jak tak można? Więcej mocy, więcej pary. Możemy jechać. Jest to spowodowane tym, że zaraz będziemy tutaj puszczeni w rozjazd w prawą stronę, właśnie na linię kolejową, która prowadzi do lotniska. Znowu nic nie widać z przodu. Ja nie wiem, jakbym prowadził pociąg, przed którym nic nie widzę, to nie wiem, chyba miałbym gacie pełne, że się tak wyrażę. Ale to chyba jest przyzwyczajenie z jazdy samochodem. Jeżeli przed samochodem się nic nie widzi, bardzo ciężko jedzie, a lokomotywą, no to w zasadzie się jedzie po torze, który jest już ułożony dla nas, ale mimo to jednak takie trochę nieprzyjemne uczucie jest, jak jedziecie, a nic nie widać. Maksymalna prędkość 120 w tym momencie, możemy się tutaj na maksa rozpędzić. Będzie trochę głośno. 15 stopień ułożenia nastawnika jazdy, nie nastawnika. No, nastawnik. Koło nastawcze, o. 15 stopni ma ta lokomotywa. Właśnie jedziemy na maksymalnym ustawieniu koła nastawczego. 109, 110. Do 120 dojdziemy, będziemy mogli troszeczkę obniżyć całą moc lokomotywy, a w zasadzie już trochę obniżę, żeby nie wyła ta lokomotywa tak mocno. Ustawmy na 5, żeby po prostu... Nie. Ustawię na 0. Dobrze, że semafory chociaż widać. Ale tak jak mówię, maszyniści kiedyś w starych czasach musieli naprawdę bardzo mocno uważać,
bo nic nie było widać przed lokomotywą. Trochę dziwne, trochę głupie tak na filmik, ale sam scenariusz uważam za bardzo fajny, dlatego postanowiłem go nagrać. Tam dalej będziemy mieli trochę więcej stacji, więc powinno być częściej jasno. Ale dla nas nie ma nic niemożliwego. Każdy maszynista musi być w stanie w każdych warunkach jeździć i wszystko poprowadzić, pociągnąć. Oho! Tarcza ostrzegawcza mówiąca o ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Trzeba trochę przyhamować. Tej zapowiedzi nie musimy potwierdzać. Jest to ograniczenie prędkości większe niż 90. Stówy się nie potwierdza, więc wszystko jest jak być powinno. Kolejny semafor mruga. Odtąd możemy jechać 100 km na godzinę i zapowiedź do 80. To potwierdzamy i hamujemy. Lokomotywa ma bardzo dobre właściwości hamowania, także nie będzie problemu z tym, żeby się zatrzymać. Następna stacja Zarmund, na której się musimy zatrzymać. Ten semafor możemy minąć z prędkością 80 km na godzinę. Innej zapowiedzi prędkości nie było. Także jest bardzo dobrze. Tu już widać światło od stacji. Ale nie szkodzi. My stoimy, wagony stoją w peronie, my stoimy poza. Nic nie szkodzi. Patrzcie, jakie te odbicia tutaj są w tej grze. Tego nigdy w tej grze nie było. A tutaj jednak mamy odbicia, refleksję mokrej nawierzchni toru. Słychać piłę mechaniczną. Jednak coś tu się stało. Straż pożarna. Patrzcie, drzewo jest przewrócone. Drzewo się przewróciło i strażacy już ten. Dobra. Ale nie tu, my nie jesteśmy tutaj w straży pożarnej. My tu jesteśmy maszynistami i musimy nasz pociąg dalej poprowadzić. Następna stacja. Strufenshof, jakoś tak. Ciężkie do wymówienia. Możemy jechać 80 dalej. Skutki burzy. Nie tylko trakcja elektryczna mamy uszkodzoną, ale również drzewa powalone na drogach blokują ruch samochodowy. To jest właśnie to, co uwielbiam w tej grze. Tu się zawsze w jakimś kącie coś dzieje. Jeżeli coś się na torach nie dzieje, to się na pewno dzieje gdzieś z boku. I za każdym razem, kiedy jedzie się jakiś scenariusz, za każdym razem można coś nowego zobaczyć. Te scenariusze nie są nudne. Te scenariusze można jechać kilkukrotnie, można jechać kilka razy i nigdy nie będą nudne. Od tego miejsca wolno nam jechać 80. A my mamy 50 dopiero. No to się rozpędźmy trochę szybciej. Dziesiąty stopień. Na kole nastawczym. Tak jest. To
80. Za ile następna stacja jest? 5,4 km. O. A tu już można 120 jechać. No to dobra, to się rozpędźmy jednak do tej prędkości maksymalnej. Czym jedziemy? Otóż jedziemy lokomotywą o oznaczeniu BR, czyli Baureihe 232. Pieszczotliwie jest nazywana Ludmiłą. Jest to lokomotywa, która była budowana w fabryce lokomotyw rewolucji październikowej w Woroszyłowgradzie. Dobrze przeczytałem. W każdym bądź razie w Ługańsku była budowana w 1970 roku do 1982. Wybudowano tej lokomotywy, uwaga, 709 sztuk, z czego większość nawet do dzisiaj jeździ. Niemniej nie jest już tak mocno spotykana, przynajmniej w kolorach Deutsche Bahn, ale wśród prywatnych odbiorców, wśród prywatnych firm ta lokomotywa dalej znalazła swoje zatrudnienie i właśnie w kolorach innych firm tą lokomotywę można jeszcze najczęściej spotkać na, nie tylko na niemieckich torach, ale również w Polsce. Ta lokomotywa również w Polsce od czasu do czasu się pojawia. Można ją również w Polsce zobaczyć. Jeszcze kilka lat ta lokomotywa będzie po niemieckich torach jeździć, ale od 2030 roku będzie już kompletnie wycofana. Już jej nie będzie można zobaczyć na niemieckich torach przynajmniej. W Polsce nie wiem. Podejrzewam, że w Polsce ta lokomotywa jeszcze jakiś czas sobie pojeździ, ale pomału zaczynają tą lokomotywę wycofywać. No, jakby nie patrzeć, to ta lokomotywa ma coś około 40 lat. 40 lat dokładnie. W każdym razie ostatnia wyprodukowana lokomotywa ma na karku 40 lat. I właśnie z tego powodu są już wycofywane. Mamy przed sobą stację. Zatrzymamy się na niej. Oświetlenie. W zasadzie tą grę, jak się tak troszeczkę podrasuje tymi wszystkimi dodatkowymi programami, to szczerze mówiąc, to ta gra naprawdę jest w stanie zachwycić nawet najwybredniejsze oko. Na przykład moje. Ja jestem, jeżeli chodzi o grafikę, jestem bardzo wybredny. Otwieramy drzwi literką T, czekamy, aż pasażerowie wsiądą i wysiądą. A tu nie ma tych refleksji. Tam były na tamtych płytkach było to trochę lepiej wyglądać. Mamy 9 minut spóźnienia, ale to jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Dwa nagłe hamowania, no to jednak o te dwa za dużo. Następna stacja jest za 2 km. No dobra. Co do lokomotywy. Prędkość maksymalna 120 km na godzinę, bynajmniej ta wersja, była kilka wersji, jest również wersja, która jedzie 140 i chyba jedna, która jedzie 160.
234 chyba była lokomotywą, już nie pamiętam, czy 140, czy 160 jechała. W każdym bądź razie jedna wersja lokomotywy tej była ustawiona na prędkość. Miała ona całkiem inną przekładnię na koła, jeżeli chodzi o silniki trakcyjne. Była to właśnie lokomotywa, która była częściej używana w składach pasażerskich niż towarowych. Właśnie tu jest zapowiedź do 60. Potwierdzamy. Od następnego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę. Pewnie będziemy kierowani gdzieś na bok, na peron. Siła pociągowa tej lokomotywy 295 kN. Dorównuje ta lokomotywa dzisiejszym lokomotywom. Chociaż dzisiejsze lokomotywy są ciut silniejsze, jeżeli chodzi o siłę pociągową. Ale ta lokomotywa ma na karku 40 do 60 lat, także nie ma co się dziwić i tak sobie dobrze daje radę. Następna stacja Genshagener Heide, na której też również musimy się zatrzymać. Tutaj mam jeszcze notatkę, że w Polsce ta lokomotywa ma oznaczenie EUTZ TE-109. Także dla wszystkich, którzy chcą sobie tą lokomotywę jeszcze w internecie poszukać, pod tymi oznaczeniami można ją znaleźć na stronach internetowych. EUTZ TE-109. Od tego semafora 60. Chociaż padać mogłoby przestać. Tu chyba też jeden pociąg stoi, który jest wygaszony. Nawet dwa. Zaraz się tutaj zatrzymamy i zobaczymy, co się stało. Jak co się stało? Nie ma napięcia w linii. Ale zaraz sobie dokładnie obejrzymy, co to za pociągi. Tu się zatrzymujemy. Otwieramy drzwi. Liter kontę. Co tu się dzieje? Tu jest elektryk i towarowy. I oba stoją. Chociaż przy towarowym pociągu Baura jest 101, to też taki bardzo nietypowy widok. Ale oba pociągi stoją, ponieważ nie ma prądu w trakcji elektrycznej. Dobra. Drzwi zamknięte. Możemy jechać. Luzujemy hamulec. Tak jest, hamulec mamy wyluzowany. I jedziemy. Następna stacja. A, to już będzie Flughafen, to już będzie lotnisko za 19 km. A, to dobra. Dobrze wiedzieć, że za 19 km jest lotnisko. Uwielbiam tą lokomotywę, nie tylko wygląd, ale cały dźwięk, cały kształt tej lokomotywy jest idealny, jest po prostu świetny. Tu chyba jest jeszcze 60, z tego co kojarzę. Nie widziałem żadnego odwołania tej prędkości, więc wychodzę z założenia, że dalej jest 60. Tu jest prędkość nad semaforem, tak jest. Zielone światło semafora, u góry 6, co oznacza, że odtąd dalej obowiązuje 60. My się jeszcze troszkę możemy rozpędzić, mamy 44 na liczniku.
teraz będziemy mogli jechać z naszą prędkością maksymalną, jaką ta lokomotywa w zasadzie wyciągnie. O właśnie, od tego miejsca 120. W zasadzie to się nie powinno tak robić, jak ja w tym momencie zrobiłem, że sobie od razu przekręciłem na 15 pozycję. To się powinno pozycję, jedną pozycję za drugą po malutku wbijać, żeby lokomotywa po prostu się nie przeciążyła. Ten świst turbiny słychać tutaj dokładnie w tej to jest niesamowita sprawa. Wróćmy jednak do naszej kabiny. Muszę tutaj uważać na oświetlenie, na oznakowanie, ponieważ jak tutaj przejadę jakiś znak, który stoi na poboczu, to od razu scenariusz uznany jest jako niekompletny i gra się po prostu zamyka. Scenariusz się wyłącza. A jednak wolałbym do tego lotniska dojechać, także musimy tutaj dalej uważać na znaki, na semafory. Tu jest zielone, ograniczenia prędkości nie widzę. Dobrze. Dobra, 120, więcej ta lokomotywa nie wyciągnie. Ustawmy piątą pozycję, żeby się tylko tyle co toczyła. W zasadzie mogę troszeczkę mniej ustawić. Chyba dwójka. A jest z górki. Okej, no dobra, niech się ta lokomotywa toczy, będziemy tutaj obserwować tą prędkość. 124 km na godzinę mam na liczniku, bo jest po prostu z górki. Dlatego ta lokomotywa też troszeczkę więcej wyciągnęła. Mogę nawet trochę dynamicznym hamulcem przyhamować, żeby do 120 lokomotywa sobie jechała. Bardzo dziwny przejazd. W nocy bardzo ciemno, burza, deszcz. Będziemy go praktycznie mijać. W ostatniej chwili te znaki są widoczne. Popatrzcie sobie tylko tutaj na tę odległość, jak widać tablice hektometryczne. One praktycznie są widoczne zaraz przed całą lokomotywą. Także uff, kiedyś maszyniści mieli naprawdę bardzo duże problemy z jazdą w nocy. Za co, szczerze powiedziawszy, szacunek. Bo to naprawdę jest niesamowity wyczyn. Tyle koncentracji włożyć w jazdę lokomotywą. Praktycznie gdzie przed sobą nic się nie widzi. Bardzo dobrze. O, mamy 2 minuty spóźnienia, mamy trochę nadrobionego czasu. Nadrobiliśmy trochę to opóźnienie. Myślałem, że będzie gorzej. Czyli jednak ze mną nie jest aż tak źle. No, mogę prowadzić pociągi te pasażerskie. 2 minuty opóźnienia to nie jest jeszcze tragedia. Chociaż ja to bardziej jestem za przejazdami towarowymi niż pasażerskimi, ale... Czemu nie? Od czasu do czasu to tym pasażerskim pociągiem też można się przejechać. Przed nami semafor zielony, okej.
ciężka, bardzo trudna. O! Odcinek bezprądowy. Tutaj trzeba byłoby pantograf opuścić. Wyłączyć wyłącznik szybki i opuścić pantograf. Zielony mrugający semafor. Mówiący o ograniczeniu prędkości do 100 od następnego semafora. A co najlepsze, jeżeli tutaj w tym scenariuszu przejechałbym z podniesionym pantografem i z włączonym wyłącznikiem szybkim, to by mi scenariusz wyłączyło i uznało go za zepsuty, jakbym czerwony semafor przejechał. Dalej mogę jechać z dumą. Zielona belka, pomarańczowe światło i zielone światło u góry. Są to inne semafory, są to semafory troszeczkę innego systemu. Planuję zrobić filmik właśnie o tych wszystkich semaforach, ponieważ w Niemczech nie wszyscy wiedzą, ale mamy 3 systemy semaforów. Te semafory wyglądają trochę inaczej, trochę inaczej się je odczytuje. Stupą możemy jechać, tu jest dalej zielone. Także jeszcze odcinek o semaforach na pewno zrobię i na pewno Wam wytłumaczę różniste rodzaje semaforów. Ten semafor, co tutaj akurat był, ten z zieloną belką, są to semafory, które są dalej używane i były używane, były wprowadzone tylko i wyłącznie we wschodnich Niemczech. Także okolice Berlina, okolice Lipska jeszcze czasami mają te semafory. Görlitz, tutaj okolice Skorzelca, Drezno. 120 od następnego semafora. Dobrze. Także całe wschodnie Niemcy, tak jak Niemcy były podzielone, to wschodnie Niemcy miały właśnie ten taki inszy system semaforów. Ten system semaforów jest już dzisiaj wymieniany na semafory wieloodcinkowe, które właśnie pełnią rolę tarczy ostrzegawczej i semafora. Tutaj muszę uważać, zielone i żadne ograniczenie prędkości nie jest wyświetlone, w porządku. Ja tu 120 mogę jechać, mogę się trochę rozpędzić. W zasadzie tą stówą wolałbym jechać do końca. Nie wiem czemu, przy mniejszej prędkości mogę się bardziej skoncentrować, te znaki nie przelatują tak szybko obok mnie. Kolejny zielony semafor z brakiem wyświetlonej prędkości, czyli dalej mogę jechać z prędkością 120 km na godzinę. Do naszej stacji zostało jeszcze 3,5 km. Świetnie. Podoba mi się to. Przyznam, że efekt piorunów i błyskawic w tej grze to też nie pamiętam, żeby kiedyś było. Tutaj semafor wieloodcinkowy mruga na pomarańczowo. Oznacza to, że od następnego semafora mogę jechać 60 km na godzinę. I muszę się przygotować na to, że kolejny semafor będzie się świecił na czerwono. Nie są do mnie, nie na moje torowisko. Okej, w porządku. My dojeżdżamy do naszej stacji docelowej. Troszeczkę dziwny przejazd jak na nagrywanie filmiku, ale
klimatyczny bardzo. Dziękuję, że poświęciliście mi czas. Dziękuję za to, że obejrzeliście mój filmik. Ja się z wami będę tutaj pomału żegnał. Dojeżdżamy do naszej stacji końcowej. Jeżeli wam się przejazd podobał, zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, co wam się podobało. My na koniec dostajemy jeszcze nagłe hamowanie, żebym miał jeszcze więcej czasu się z wami pożegnać. Nie potwierdziłem czerwonego semafora przed nami. Uwolnijmy się z tego nagłego hamowania. Ja tu mówię wam, czy wam się filmik podobał i dostaję nagłe hamowanie. To jak wam się ma filmik podobać, jak ja tutaj praktycznie jak początkujący jeżdżę. Tak, tak, nasz pociąg się zatrzymał. Unser Zug ist derzeit gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Helga ma robi bardzo dobre zapowiedzi. Powiedziała właśnie, że nasz pociąg się zatrzymał. Dla bezpieczeństwa proszę pozostać na miejscach i proszę nie otwierać drzwi. Ajajajajajaj. Zagadałem się znowu z wami, kurczę, i znowu stoimy. No ale taki już nasz urok. Możecie również w komentarzu napisać, co wam się w tym filmiku podobało, a co nie. Na każdy komentarz bardzo chętnie odpowiadam. Zapraszam do wspólnej dyskusji. Ale obiecuję, że następny przejazd, następny filmik już na pewno będzie w dzień. Żeby było chociaż cokolwiek lepiej widać dookoła pociągu, niż tak jakby w tym momencie tutaj jedziemy na ślepo. Praktycznie w tym momencie widać tylko to, co jest w lokomotywie. Na zewnątrz tylko widać to, co jest oświetlone. Po prawej stronie mamy nawet stację benzynową. Zobaczymy, po ile jest benzyna. Ojejku, diesel za 1,20. Super benzyna za 1,46. To w sumie te ceny nie są wcale tak odległe od rzeczywistości, ponieważ benzyna super bezołowiowa kosztuje 1,65 euro. Diesel jest nawet ciut droższy, 1,70 euro. Także nie jest to wcale tak dalekie od rzeczywistości. Hamulec, proszę, wyluzuj. Ty, nagłe hamowania. Ja muszę koniecznie częściej grać w tą grę, bo to jest totalne nieporozumienie, jeżeli chodzi o profesjonalizm, jaki chcę wam za każdym razem pokazać. Hamulec, wyluzuj. Nie bądź taki napięty. Guzik do ogrzewania. A, tu mogę nawet wyłączyć nagłe wyłączanie lokomotywy, ten guzik. Na pewno działa, bo widzę, że może go użyć. Wciskać go nie będę. Mógłbym sobie tutaj SIF-ę włączyć. Tu jest do prowadzenia lokomotywy, czyli zadanie przełącznik energii elektrycznej na silniki trakcyjne. Jeżeli bym to wyłączył, to bym nie mógł lokomotywy prowadzić. Bardzo ważny jest ten przełącznik. Jest to przełącznik hamulca dynamicznego, którego możemy używać. Jeżeli to nie byłoby włączone, to tego hamulca dynamicznego nie wolno by nam było użyć. Syrena. A, bardzo fajna syrena. Bardzo fajna syrena jest w tej lokomotywie, bardzo ją lubię. Tu jest wyluzywanie hamulca, ale chyba to nie będzie działać, bo miałem nagłe hamowanie. Teraz, nareszcie. Ojej. Przepraszam was serdecznie za to, że na koniec musieliśmy jeszcze odczekać swoje. Mieliśmy
Dwie minuty spóźnienia, mamy 14. To jest perfekcyjnie. Kurde, Deutsche Bahn na pewno byłaby ze mnie chyba niezbyt dumna. Ale teraz jedziemy już na naszą stację, docelową. Lotnisko Schönefeld. Z tego co kojarzę, to tutaj nawet jakbyśmy się dookoła trochę rozejrzeli, to byśmy gdzieś na pewno jakiś samolot zobaczyli. Bo pamiętam, że te samoloty w tej grze też były tutaj zanimowane. Ale wiecie co? Ja lepiej wrócę. Wrócę lepiej do kabiny maszynisty. Bo następnego nagłego hamowania to chyba będzie już Alt F4 i kończę z tą grą. Helga nawet powiedziała, że przepraszamy za spóźnienie i jeżeli ktoś by jakiś swój pociąg przegapił przez naszą niepunktualność, proszę zgłosić się do obsługi dworca, do stanowiska informacji i na pewno coś by się tam dało ustalić. My się tu zatrzymujemy. Patrzcie, tu po lewej stronie stoi kolejny pociąg towarowy, który utknął. Otwieramy drzwi literką T. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Widzimy się w następnym przejeździe. Do zobaczenia. Cześć!